To jest twój drugi trening dzisiaj. Dzisiaj? Jak to? No bo tak, dwa pod rząd zrobiłem, no. Czy chcielibyście mieć przyjaciela, z którym jesteście w projekcie, a później on wyciąga prywaty na powierzchni dzienne? Kurwa, oczywiście, że nie. Bo ludzie się w ogóle dziwią, że my, byli razem w projekcie, a teraz się biją. Ale czy my byliśmy najlepszymi przyjaciółmi w tym projekcie? Nie, ja uznawałem do tej pory zawsze Kacpra za kolegę znajomego, do przyjaźni nam daleko i faktycznie nasz konflikt jest czysto sportowy, ale to powoli zaczyna się zmieniać przez jego gadki, no bo skoro on nie jest moim wrogiem, to ja go widzę na żywo, cześć, walczymy, mamy konflikt sportowy i tyle, ale w momencie jakby była spina jak z bombą, to nie byłoby cześć czy coś takiego, nie przeszlibyśmy obok siebie obojętnie i widzę, że przez to, że ja go nie traktuję jako wroga, on ma troszeczkę mylny obraz sytuacji, w której się znajduje, widzę, że to, że go traktowałem w wyjątkowo łagodny sposób, to mu palmo odbija i chyba trzeba po prostu z nim jechać. Powoli zaczęła mnie naprawdę irytować i palmo mu odbiła. I myślę, że taki nokaucik, który mu zaserwujesz 20 maja, naprawdę go ustawi do pionu. Mówimy o nokauciku, a jeżeli chodzi o drugą konferencję, czy ty jesteś osobą, która wyciągnie na jego jakikolwiek brud? Nie, żadnych brudów nie będę. Ja po prostu na tej konferencji przyleciałem 4 godziny przed, więc byłem zmęczony. Po prostu z nim pojadę. Jak będzie kozaczył, to jakąś blachę dostanie i tyle. No ja się postanowiłem ostatnio właśnie po tych jego słowach. W tych godzach, że ja się z nim nie będę pieścił ani cackał, bo to, że go nie traktowałem jak wroga, nie oznacza, że nie wiem, że albo się go boję, albo go ominie. Nie ominie go nic z tych rzeczy. Wspomniałeś o bombie przez chwilę i teraz tak sobie przypomniałam, w sumie to dawno nic o nim nie było słychać ze względu na to, że jednak siedzi zamknięty. Wiesz, może masz jakiekolwiek informacje od kogoś, jak wygląda sprawa z nim? Informację taką niezweryfikowaną, dziwną, więc wolałbym mieć w sumie nawet tutaj nie tego, że ponoć miał tam jakąś nieprzyjemną akcję, ale skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest prawda, kurwa, jak ja za tymi murami nie byłem, mnie tam nie było. Mimo wszystko, spośród tych części, z którymi się użeram na co dzień w tym internecie, mam na myśli niektórych moich rywali, to jednak najbardziej honorowy on był z nich wszystkich. Tak się nawet zastanawiałem, czy ma jakieś grosza, bo wiadomo, a tak się można śmiać, że tu miałeś Mercedesa, tutaj tego, no ale jak ci hajs nie spływa, bo siedzisz, się zastanawiałem, czy mu kurczę jakiegoś grosza nie wysłać, bo tam raz wstawił taki post, żeby mu podesłać. Może mu jeszcze podeślę. Wiem, że Jacek Murański powraca i prawdopodobnie zobaczymy go również w turnieju. Pan Jacek dobrze wie, jaka jest jego misja i bardzo się cieszę, że powraca. I co jest, tylko że widzisz, że tak hieny wszystkie nie potrafią się postawić przy cudzej skórze, nie? Że oni pytają, o, wrócił. On ma jeszcze żonę, dla której ma żyć, ma misję do wykonania w postaci oczyszczenia nazwiska Mateusza i naprawdę niech przemyślcie, zanim coś napiszecie. Za obrażenie wiewióra Adrian Polak otrzymał karę finansową. Czy według ciebie jest to sprawiedliwa kara? Oczywiście, że tak. Nie wiem, ta akcja była śmieszna, wiesz, ja też nie jestem wgłębiony w tą sytuację, nie staję po żadnej ze stron. Wiadomo, że mógłbym teraz dogrzeć Polakowi, bo wszyscy po nim jadą, ale na razie nie kopię leżącego i tak go wszyscy gnoją, więc... Ja zauważyłem, że on jest bardzo zniszczony psychicznie, wiesz, świat, w którym my działamy, przetrwają najmocniejsi psychicznie, mam wrażenie, że ten koleś jest zgnojony psychicznie aktualnie, niech pójdzie do jakiegoś psychologa, no mimo wszystko, no... Każdy, kto oglądał nasze walki, wie, że co najmniej dwie z nich ja wygrałem, więc niech już sobie nie przyjmuje tych zwycięstw tak bardzo do siebie. Każdy wie, że ostatnia walka to był wałek. Nie wiem w ogóle, co ten sędzia miał w głowie i dlaczego tak się zachowywał. Choć się domyślam, ja tam widzę spisek, bo a fura miała być do wygrania i ta fura miała, jakbym ja wygrał, powędrowałaby do mnie. No a po co? A teraz kto ma tą furę? Tą furkę ma ktoś z fejmu. Co za zbieg okoliczności, no... No, i tym milutkim akcentem zostawiam was samych. Pozdrawiam, Adriana. Pan Jacek Murański ogłosił, że wraca do walk. W tym świecie Freak Fightów jest tylko jedna walka do zrobienia. Walka z tobą, moim zdaniem. Jak ty w ogóle skomentujesz powrót Jacka do Freak Fightów? Co ty sądzisz o powodach też, do których on wraca? Wtedy jego kontakt z Mateuszem w tą przekazaną misją tam poza światy, że on ma wrócić, to... To jest tak żenujące, że po prostu nie da się tego komentować. Ja tego nie będę komentował. A co do walki ze mną... To ja i tak nie wierzę, że taka walka się odbędzie. Przecież on już spierdolił tyle razy. Nawet po tej gali, gdzie na Highlight 5 mieliśmy face to face. Wtedy co wszedłem w niego z buta. Bo to wy nie wiecie tego, ale on tam się autentycznie zesrał. Później zaczął wymyślać, że on jednak nie walczy ze mną, jeden na jeden, tylko ma być dwóch na dwóch, że on się gdzieś na kogoś plecy schowa. Ja nie wierzę, on zawsze coś wymyśli. A jak będzie wychodził do walki ze mną, to zobaczycie, że się poślizgnie kurwa na schodkach i skręci kostkę i też nie wyjdzie. No kurwa, nie wierzę. W taką walkę byłbym w stanie tylko uwierzyć w jednym przypadku. Gdy zamknął kurwa na 8 spustów drzwi od zewnątrz klatki, a on będzie w środku, to wtedy uwierzę, że ta walka się odbędzie. Jak to może wyglądać między wami, ten konflikt? Konflikt jest bardzo jasny. Skurwiel mi dziecko zaczepiał, nie tylko moje zresztą. Dziecko swojego rodzonego brata zaczepiał, dziecko tego Nitra zaczepiał. I ja mu po prostu tego nie daruję, jeżeli będę miał możliwość
spotkać go w oktagonie, to on zapłaci za to. Coś, co mówię, bardzo, bardzo poważnie.